Hej! Dzień dobry! Cześć! Witam na kanale Pani Jola Uczy. Dzisiejszy filmik nosi tytuł Witamy w Polsce! To jest Polska. Gotowi? Lajk? Like? Startujemy! Polska to kraj w Europie, graniczy z siedmioma krajami. Jej sąsiadami są Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy i Niemcy. A teraz powtórz nazwy sąsiadów Polski. Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja. Czechy Niemcy Symbolami państwowymi Polski są godło, flaga i hymn. Godłem Polski jest orzeł biały w koronie na czerwonym tle. Polska flaga ma barwy biało- Czerwone. Hymn to Mazurek Dąbrowskiego. A teraz powtórz: Godło orzeł biały. Flaga biało czerwona. Hymn Mazurek Dąbrowskiego. Polska jest niezwykle różnorodna. Znajdują się tu morskie wybrzeża, jeziora, lasy, pagórki, góry, równiny i wiele innych krajobrazów. Największym polskim miastem jest Warszawa. Warszawa to stolica Polski, a teraz powtórz, Warszawa to stolica Polski. Każdy turysta podziwia rynek Starego Miasta. Powtórz, rynek Starego Miasta. Symbolem Warszawy jest Warszawska Syrenka. A teraz powtórz, Warszawska Syrenka. Symbol Warszawy. W Warszawie jest wiele pomników, między innymi pomnik Chopina który znajduje się w Parku Łazienkowskim w Warszawie. Latem można tam posłuchać wspaniałych koncertów. A teraz powtórz. Pomnik Chopina w Warszawie Fryderyk Chopin to genialny polski kompozytor i pianista. Urodził się w żelazowej woli. Chopin to francuskie nazwisko, bo jego tata był Francuzem. A teraz powtórz: Fryderyk Chopin to polski kompozytor i pianista. Na południu Polski leży Kraków. Kraków to dawna stolica Polski. A teraz powtórz. Kraków to dawna stolica Polski. Kraków to piękne i stare miasto. A teraz powtórz. Kraków to piękne i stare miasto. Stoi tam Zamek Królewski na Wawelu. Wawel to wzgórze zamkowe. A teraz powtórz: Zamek Królewski. Zamek Królewski na Wawelu. Przez Kraków i Warszawę przepływa królowa polskich rzek Wisła. Wisła to najdłuższa polska rzeka. A teraz powtórz: Wisła to rzeka. Wisła to najdłuższa polska rzeka. Wisła ma swoje źródło na baraniej górze przepływa przez wiele polskich miast Wisła uchodzi do morza bałtyckiego Morze bałtyckie to polskie morze Polska leży nad morzem bałtyckim A teraz powtórz Morze bałtyckie Morze bałtyckie leży na północy Polski. Na północy Polski znajduje się bardzo interesujące miasto Gdańsk. Jednym z symboli Gdańska jest Neptun. Turyści, odwiedzający Gdańsk, podziwiają to piękne miasto i fontannę Neptuna. A teraz powtórz. Gdańsk? Neptun. Warto odwiedzić też Malbork i zamek krzyżacki. A teraz powtórz. Malbork. Zamek krzyżacki. Zapraszam was teraz na Mazury. Do krainy tysiąca jezior. Mazury to region z jeziorami. Śniardwy to największe jezioro w Polsce. A teraz powtórz: Mazury, śniardwy, jezioro Śniardwy to jezioro. Śniardwy to największe jezioro w Polsce. Turyści chętnie odwiedzają też Toruń. Toruń to miasto Pierników i Mikołaja Kopernika. Toruńskie Pierniki. Są słodkie i pyszne. A teraz powtórz: Pierniki, Toruńskie pierniki, Toruńskie pierniki są słodkie i pyszne. Mikołaj Kopernik to polski astronom. Urodził się w Toruniu, gdzie można odwiedzić planetarium. A teraz powtórz: Toruń, Mikołaj Kopernik, Planetarium. I kolejne ciekawe miasto Poznań. Zwiedzając Poznań, nie sposób zapomnieć o koziołkach poznańskich. Koziołki poznańskie w południe bodą się rogami na poznańskim ratuszu. Warto to zobaczyć. A teraz powtórz: Poznań, koziołki, koziołki poznańskie. A teraz zapraszam Was ponownie na południe Polski. Na południu Polski rozciągają się góry. Tatry to najwyższe polskie góry. Są piękne i tworzą ciekawy krajobraz. A teraz powtórz: Tatry. Góry, Tatry to najwyższe polskie góry. Oto jest Polska, gdzie na północy rozciąga się Morze Bałtyckie, na południu Góry, najwyższe to Tatry. Polska to także jeziora na Mazurach. Lasy, równiny, pagórki i miasta. Prawda, że Polska jest niezwykle ciekawym krajem? Zapraszamy do Polski. Dziękuję. Lajk? Like. Do zobaczenia, trzymajcie się. Papa, pa. pozdrawiam, cześć.